Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galezak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Dzisiaj teoretycznie nie powinien być ten jakby odcinek z War Selection. Wyszedł taki materiał bonusowy, po prostu miałem mało czasu i nie bardzo wiedziałem, co tutaj na szybko tak nagrać, więc stwierdziłem, mam sporo powtórek, bo naprawdę sporo powtórek mi nadsyłacie, więc no dobry moment chyba, żeby jakąś tą powtórkę nagrać. Co ciekawe, pojedynek bardzo podobny do tego Rankeda, który nagrywałem ostatnio, ze względu na fakt, że jest to także top 100. Co ja mówię? To jest także top 30, bo Bronek PL, który nadesłał mi tą powtórkę, jest chyba na 24 miejscu w rankingu, coś koło tego w tej chwili, a tymczasem jego przeciwnik, czyli Excalibur, o ile to się oczywiście tak czyta, on jest na miejscu, trochę wyżej był od Bronka, gdzieś na miejscu 18, 16, coś w tym stylu, jak sprawdzałem ostatnio. Bo w poprzednim jakby rankedzie, który nagrywałem, miałem sprawdzić, kto był tam na którym miejscu, ale ostatecznie o tym oczywiście standardowo zapomniałem. Więc teraz mówię wam od razu, sprawdziłem mniej więcej jak się, oczywiście mniej więcej, bo nie jest to aż tak istotne te rankedy, wydaje mi się, że no jakby ze względu na losowość w tych grach, no to ta ranga no może czasami nie do końca oddawać jakby poziom umiejętności, to nie jest aż tak istotne moim zdaniem w War Selection, ale mniej więcej wiem, że to jest top 30, więc to jest na pewno dużo wyższy poziom niż powiedzmy miejsce 500 w rankingu czy coś w tym stylu. Mniejsza o to, nie wiem czy wyłączać mgłę wojny czy nie, ale wyłączymy sobie mgłę wojny, zobaczymy, w ten sposób może będziemy oglądać te rankedy na wyższym poziomie. Co sądzicie? Myślicie, że to jest ciekawsze? Bo jednak jeżeli oglądamy drużynówki FFA na jakimś poziomie niższym, to jednak jeżeli nie widzimy wszystkiego, to jest to całkiem ciekawe, bo jest ten taki element niewiadomej. A tymczasem przy rankedach na wyższym poziomie, no to wydaje mi się, że jednak fajnie jest wszystko widzieć i ewentualnie brać przykład z graczy obu, którzy właśnie grają w danym pojedynku. I to widzę, że jest bardzo ciekawy magazyn. O ile on oczywiście powstanie, bo tutaj tego na 100% nie wiemy. Oczywiście ściana z domków, tutaj ściana z budynków, to jest standardowa procedura, jak powtarzam wielokrotnie, nie tylko w War Selection. To jest standardowa procedura w bardzo wielu RTS-ach. No i oczywiście tutaj się nie ma co dziwić, że coś takiego powstaje. Automatyczna arena wojowników na samym początku. Zobaczmy, co tam się dzieje u Excalibara. On stawia aktualnie dwie areny wojowników, oczywiście buduje dalej domki. Ściana z domków także jest trzecia arena wojowników. Dobra, czyli on stawia trzy areny wojowników, więc to jest swego rodzaju meta. Nie wiem, czy tutaj zawsze jakby zawodnicy się raszują w pojedynkach 1-1, nie wiem, ale Stone Warriorzy, ja zawsze to powtarzam, Stone Warriorzy są OP, więc raszowanie czy po prostu ich wykorzystywanie jest jak najbardziej opłacalne, a nawet jeżeli nie raszujemy, warto zawsze postawić jedną arenę, zrobić kilku Stone Warriorów, żeby w razie co bronić się przed raszem. Tu War Selection, na szczęście są skauci, więc no, mamy tę opcję, że możemy coś, jakieś informacje zasięgnąć. Ci skauci naprawdę zmienili straszliwie jakby oblicze War Selection, to jest bardzo ciekawe. Jedna jednostka, która jest teoretycznie bezużyteczna przez większość gry, tak bardzo zmieniła oblicze rozgrywek War Selection, przede wszystkim właśnie rankedów pojedynków 1-1, FFA, no dobra, drużynówek w sumie też. Ci skauci są cholernie przydatni, no i dzięki temu jesteśmy w stanie zareagować, nie gramy w ciemno, tylko możemy zagrać reaktywnie jakoś do tego, co się dzieje w bazie przeciwnika, wobec tego, co robi przeciwnik, ale tak czy inaczej czasami warto postawić jedną arenę w ciemno, zrobić tych kilku Stone Warriorów, którzy, tak jak mówię, są OP, no i oni mogą chociażby, tak jak tutaj, wyczyścić troszeczkę zwierzynę, pomóc chłopom, żebyśmy nie musieli tych chłopów bez sensu tracić, bo wiecie, czasami się zdarza tak, że mamy drewno w jakimś miejscu, gdzie jest dużo dzików i musimy tymi chłopami się bić, majkrować, czasami się nie uda, stracimy jednego chłopa, dwóch, jeżeli nie stracimy, mamy powiedzmy dwa dziki, musimy się bić z nimi, to tracimy dużo czasu, chłopi nie pracują, a na tym wczesnym etapie ta produktywność chłopów jest bardzo, bardzo ważna, więc no Stone Warriorzy wykonują robotę za nich, więc to jest bardzo pomocne i tutaj ten magazyn ostatecznie powstał. Po co, dlaczego? No po to, żeby zbierać oczywiście żarcie z krów i żarcie z tego dzika, bo z tygrysa żarcia zbierać się nie da. Więc to jest bardzo ciekawy magazyn i bardzo rozsądny, powiem szczerze. I tutaj już czyszczenie zwierzyny widzę w bardzo dobrym miejscu. Ta zwierzyna w War Selection nie gnije, tak jak w Age of Empires. Ona nie wytraca się z czasem, jakby leżąc właśnie na... właśnie tutaj gdzieś tam leżąc. Ona nie marnuje się w czasie. Więc możemy spokojnie pozabijać te zwierzęta i wykorzystać mięso z nich po prostu później. Baza bardzo ładnie zastawiona. Tu widzę, że będzie postawiony kolejny bastion.
będą w ogóle postawione kolejne bastiony, to też ciekawa sprawa, bo kiedyś bastionów się nie stawiało w ogóle. Tutaj no, prawdopodobnie zobaczył Bronek.pl, no to jest problem grania z wyłączoną mgłą wojny, ale no jestem prawie na 100% pewien, że te bastiony powstały ze względu na to, co zobaczył, czyli że zobaczył tak dużą ilość Stone Warriorów, stwierdził, on ma jedną arenę, ma troszkę tych Stone Warriorów, stwierdził najprawdopodobniej, że postawi bastiony, jako reakcja właśnie na to, co zobaczył. Nie dostawia kolejnych aren, nie buduje kolejnych, nie rekrutuje kolejnych Stone Warriorów, tylko idzie w ekonomię i po prostu stawia bastiony. Bardzo rozsądne zagranie. No i kiedyś czegoś takiego się nie grało. Pamiętam, jak kiedyś grałem pojedynki jeden na jeden z orkowym wodzem i właśnie on stawiał bastiony bardzo wcześnie, grając Azją. Tutaj mamy ewidentnie Europę. On grał Azją, stawiał te bastiony i to było raczej takie dziwne i egzotyczne, bo nikt tak nie grał zasadniczo na rankedach. A teraz, jak widzicie, to ma jak najbardziej sens. Ze względu na fakt, że Stone Warriorów są oczywiście OP i żeby się obronić, musimy zrobić albo własnych Stone Warriorów, upośledzając ekonomię, albo porobić bastiony. I oczywiście dobrą bazę. Tutaj baza jest bardzo dobra, bardzo ładnie tutaj wszystko jest rozlokowane. Jedyne zagrożenie tutaj jest w tym miejscu, właśnie przy tym magazynie. Rzecz w tym, że tutaj już tej zwierzyny za wiele nie zostało. Nie, no dobra, jeszcze trochę zostało tego żarcia. Stone Warriorzy od Excalibara nadciągają. Mamy w tym momencie 6 minutę. Niedługo dotrą tutaj na miejsce, to będzie gdzieś w 7 minucie, w takim razie raz się zacznie, tutaj już się zacznie walka. On stawia dopiero świątynię, co jest ciekawe. Oczywiście, no, ciekawe, to nie jest ciekawe, to jest oczywiste. Jeżeli porobimy Stone Warriorów i atakujemy wcześniej, no to oczywiście jesteśmy upośledzeni ekonomicznie i technologicznie, więc ten rush musi coś zrobić. Jeżeli ten rush nic nie zrobi, no to to jest jakby... Gdyby grały dwa boty, to już by była gra przegrana. Dwa takie same boty, gdyby grały, to byłaby to już gra przegrana. Bo gracz, który nie osiągnie nic takim rushem, jest w plecy z technologią i nie osiągnie nic, no to jest automatycznie jakby no, w plecy generalnie. Generalnie we wszystkim, więc no... Jak to powiedział Karol Krawczyk, gdyby to były szachy, powinieneś się poddać. A tymczasem czerwony... prawdopodobnie nie zamierza się poddawać, no bo w sumie to jeszcze nie powiedziane, czy ten rush rzeczywiście nic nie da. Ja tak założyłem w sumie w ciemno, znaczy nie założyłem, ale teoretycznie założyłem, no nieważne, w każdym razie przekonamy się. Dwóch Stone Warriorów się przedarło, oni nie zrobią nic, bo oni są bardzo mocno bici. Ten domek bardzo trzeźwo, bardzo szybko został, jakby została rozpoczęta jego naprawa. Na razie straty są zerowe, tutaj padło kilku chłopów, prawdopodobnie dwóch, trzech chłopów tutaj zginęło. Bastion zniszczony to nie jest problem, tutaj domki są naprawiane, bardzo skutecznie się broni tutaj Bronek.pl, no i prawdopodobnie wieżyczki już ulepszone w tej chwili, więc prawdopodobnie rush się na tym załamie. Tu mamy w ogóle skauta, o. Nawet jeżeli się wedrze z Stone Warriorami, w tej chwili wydaje mi się, że tutaj za wiele nie zdoła zdziałać. Ten rush już chyba nie zdoła nic zrobić. Ja powiem szczerze, kiedy rushuję, ja bardzo często niszczę domki. Bo wydaje mi się, że po prostu jakby grając przeciwko przeciwnikowi, znaczy to zależy oczywiście, podejmujemy decyzję w sprawie tego, co robimy naszym rushem, ze względu na to, co zastajemy generalnie, ale niszczenie domków to jest zawsze coś, że tak powiem. Bo bardzo często właśnie grając przeciwko jakby ogarniętemu przeciwnikowi, no to ciężko jest zadać jakieś poważne straty ze względu na fakt, że on postawi dobrze bazę, nastawia wieżyczek, bo spam wieżyczek to jest meta aktualnie w War Selection. Nawet jeżeli gramy... O! Na średnio ogarniętego przeciwnika. Aj! No tu ładnie ten Excalibar ładnie tutaj wypatrzył tą lukę, ale to w dalszym ciągu za wiele korzyści raczej nie przyniesie. Ilu mamy chłopów po stronie Bronka? Mamy chłopów 30, około 40, 38, a tymczasem Excalibar ma, a nie mogę tego sprawdzić, mogę. On ma w tym momencie 28 chłopów, więc no, jak duże straty musiałby zadać rushem? On nie jest w stanie tego wygrać. Kurczę, to jest sytuacja ciężka. Tutaj podczas rozgrywki ciężko jest podjąć decyzję, powiem wam szczerze. On dostawia więcej baraków i zamierza podtrzymać agresję. Okej, czyli wszystko wiemy. Taka jest decyzja. Rozsądnie. W tej sytuacji chyba nie ma za bardzo innego wyjścia, bo grając pod techa, no automatycznie jest w plecy. Pod techa, pod ekonomię jest w plecy, więc no chyba jedyna opcja, jaką może zrobić, to podtrzymać agresję. I to jest jak najbardziej, wydaje mi się, dobra decyzja.
Nawet jeżeli nie zada konkretnych strat, to patrzcie, ten magazyn padł, tu zwierzyny troszeczkę nie zostało dozbieranej, więc no jakieś korzyści zostały odniesione. Na pewno jest tutaj ograniczony do swojej bazy w tej chwili Bronek, on tutaj próbuje Okej, bardzo rozsądnie. On nie ma tu w pobliżu, że to jest najbliższe żelazo chyba. Tu jest drugie, tutaj trzecie. To może by, no to jest jedno z najbliższych jakby złóż żelaza i bardzo dobry wybór, no bo jak skoro od północy i od zachodu wchodzi ofensywa, więc no to żelazo i to żelazo jest kontestowane, to sobie spokojnie można wydobywać i o tym czerwony najprawdopodobniej w ogóle nie wie. Tu będzie próba przedarcia się znowu, naprawiamy domek. Domek padł, ale to dużo nie daje. No właśnie, ja w takiej sytuacji po prostu niszczę domki bardzo często, bo tak jak mówię, to jest coś. To jest najbardziej korzystne ze względu na fakt, że możemy na przeciwniku wymusić supply block, co sprawia, że on, mając i tak przewagę w chłopach, nie będzie tej przewagi jeszcze zwiększał, jeżeli będzie miał supply block. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli wybijemy mu walczące jednostki, bardzo możliwe, że supply block sprawi, że nie będzie mógł tych walczących jednostek rekrutować, no i w konsekwencji dłużej się bronić. Kolejna sprawa, musi wydać surowce na budowanie tych domków, więc to jest jeszcze jedna sprawa. No i w sumie tyle, więc korzyści nie są duże. Zniszczenia domków, bo domki są generalnie tanie, szczególnie w przypadku Azji. Domki są generalnie tanie, szybko się je buduje, więc to dużo czasu produkcyjnego chłopów nie zużywa, ale jakby nie patrzeć, coś tam zużywa, więc coś tam to daje niszczenie domków, chociaż tu trzeba przyznać, że X-Calibar w zasadzie, no, spore korzyści i tak z tej ofensywy tutaj wyciągnął. Paru chłopów pozabijał, co i tak przypuszczam, że mu tutaj nie gratyfikuje tych strat ekonomicznych, jakie poniósł, ale sporo chłopów pozabijał, jakieś tam straty zadał, cały czas tutaj naciska, zmusza chłopów do budowania, do naprawiania i tak dalej. No, supplya 44 mamy u Bronka, tymczasem u X-Calibara 83 supplya. To jest ponad dwukrotna przewaga, tylko że no to są w większości wojownicy, którzy tutaj za wiele nie mogą zdziałać. Zobaczmy, ilu jest chłopów u X-Calibara. On ma w tym momencie 35 chłopów równo, a Bronek ma chłopów równo 41. Przewaga się kurczy, więc coś tam ten raz zdziałał, trzeba przyznać, ale to nie zmienia faktu, że jednak przewaga jest po stronie Bronka w dalszym ciągu. Granie defensywne popłaca nawet na rankedach 1-1. Taką lekcję możemy chyba z tego wyciągnąć w tej chwili. Mamy 12 minutę. I wiecie co, ja troszeczkę Dobra, no okej. Okay. No zamknięty jest w swojej bazie. Genialnym posunięciem było to. Bo o tym czerwony nic nie wie. Żelazo jest zbierane cały czas i to całkiem intensywnie, bo tutaj jest 7 chyba, tak, dokładnie 7 chłopa. No dobra ofensywa, dużo tych Stone Warriorów i patrzcie na to, jest już oczywiście średniowiecze w Azji, ale bynajmniej tutaj nie próbuje X-Calibar tych Stone Warriorów ulepszać, bo to się zwyczajnie nie opłaca. Stone Warriorzy są lepsi, po prostu lepsi od włóczników, co jest, moim zdaniem to się powinno kiedyś zmienić, mimo wszystko. Mimo że granie z Stone Warriorami jest w pewnym sensie fajne i satysfakcjonujące, to się powinno zmienić, oni powinni być wolniejsi moim zdaniem i to by wystarczyło w zupełności, żeby ich troszkę spowolnić. I co dalej? No wdarł się. To dalej. To teraz może zaboleć. To w tej chwili może rzeczywiście zaboleć. Trudno powiedzieć, jak tu będzie wyglądała sytuacja, bo no, to może zaboleć. Mamy 47 supplya. Prawie 50. No, chłopi się poukrywali w wieżyczkach, są generalnie w miarę bezpieczni, ale nie pracują. Czyli no, ten zmarnowany czas, ten czas produkcyjny ich czas... Kurczę, jak to się nazywa? Zapomniałem. No, czas, kiedy nie pracują po prostu. To w Age of Empires się bardzo, bardzo często liczy. Jeżeli oglądacie jakieś właśnie profesjonalne rozgrywki w Age of Empires, to tam jest liczony właśnie czas nieprodukcyjny chłopów, bo to jest bardzo istotna wartość. No tutaj nie możemy tego przeliczyć, ale widzimy, że tutaj tego czasu nieprodukcyjnego trochę jest. Choć tutaj w żarciu już aktualnie no, produkcja jest jakby na maksa, a tutaj oczywiście nic się nie zmienia. To nadal tak jak było, tak jest. Żelazo nadal funkcjonuje. Tu jeszcze troszeczkę Stone Warriorów zostało. Generalnie ofensywa zatrzymana. Teraz próbuje zdobywać teren X-Calibar. I zobaczmy, jak wygląda jego baza. Nie oglądaliśmy jej w ogóle. Mamy Stone Warriorów dużo, dużo więcej, ale ofensywa nie została kontynuowana.
Czy dobrze, czy źle? Chyba dobrze. Chyba ostatecznie dobrze, choć trudno powiedzieć, co by się stało, gdyby ci Stone Warriorzy znajdowali się aktualnie w tym miejscu i kontynuowali ofensywę. Ciekawe, czy Bronek zdołałby się wybronić? Wydaje mi się, że jednak zdołałby się wybronić, ale no trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, jeżeli tutaj nacisk nadal byłby jakby... Okej, no widzę, że jednak kontynuacja chyba będzie. Zdobywa, ma mnóstwo przestrzeni Excalibur. Tutaj przewaga jest zdecydowanie po jego stronie. Przestrzeń to jest zdecydowanie duży plus w tym momencie sytuacji Excalibara. Technologia nadal wydaje mi się tutaj na korzyść Bronka, choć no to jeszcze nie jest wcale takie pewne, zobaczmy. No tak, technologia na korzyść Bronka generalnie. Ekonomia na korzyść Bronka mimo wszystko. 90 supplya ma teoretycznie Excalibur. Zobaczmy jak to wygląda. 26 chłopów, 44 chłopów w tej chwili ma, jeżeli dobrze liczę, a Bronek tymczasem chłopów ma 45. Sytuacja się wyrównała, a ofensywa nadal jest kontynuowana, więc to jednak spore korzyści udało się tutaj Excaliburowi osiągnąć, trzeba przyznać. Tutaj rozszerza swoje terytorium, ma bezpieczniejszą sytuację, zdecydowanie. Ma wygodniejszą pozycję, co tu dużo mówić, no jest to w tej chwili zdecydowanie wygodniejsze. Jest porówno, jest w miarę porówno. Oj, niebezpiecznie. Czy ten obóz został tu wykryty? Wszystko wskazuje na to, że tak. I on zostanie tu zamknięty w trybie natychmiastowym, coś czuję. Próba oczywiście... O, to ciekawe. Co tu się stanie? No ciekawe... Patrzcie, ci trzy dziki w tym momencie pędzą za Stone Warriorami Excalibara. No i wydobycie żelaza zostało tutaj ograniczone do zera. No to jest poważny cios. Poważny cios dla ekonomii. W miarę poważny cios dla ekonomii Bronka. No bo jednak ma spore złoża żelaza, które już... Znaczy sporo żelaza, które już wydobył. No Excalibur w tym momencie dopiero w sumie zaczyna wydobywać to żelazo. I ma go tak nie za dużo. Ma go w tym momencie 500, a zasoby żelaza u Bronka to 1200, więc no on w tym momencie ma na tyle dużo tych złóż, że będzie w stanie się wybronić, ale bardzo ciekawa rozgrywka. No tutaj wieżyczki są stawiane przez Excalibura, więc kontynuacja ofensywy. Dobry wybór, wydaje mi się. Bardzo dobry wybór. Tu żelazo jest kontestowane. To żelazo jest kontestowane. A to żelazo i będzie za chwilę zbierane przez Bronka. Bardzo dobry manewr tutaj. Dobre rozeznanie mapy po stronie Bronka. On wiedział, że tu jest żelazo. On nie poszedł na pałę i wiecie, nie znalazł go przypadkowo. On wiedział, że tu jest żelazo. Najprawdopodobniej, nie wiem, no nie, oglądamy, mamy całą mapę jakby widoczną, więc nie wiem, kiedy on je wyspotował. Chyba, że poszedł na pałę, może tak było, ale no wydaje mi się, że on wiedział, że to żelazo tu jest. Przypuszczam, że z istnienia tego też sobie zdaje sprawę. O tym też wiedział wcześniej, bo poszedł centralnie w tym kierunku, chyba. Ale no... Nawet jeżeli nie wiedział, no to cóż, decyzja bardzo mądra, bardzo dobra. Najlepsza decyzja, jaką można było w tej chwili podjąć. Broni się generalnie łucznikami. Mamy tutaj, okej. Mamy już w tej chwili epokę żelaza. Tutaj też mamy epokę żelaza, więc technologicznie podobna sytuacja. Bardzo dobre wieżyczki, świetne wieżyczki. Dobra decyzja, po raz kolejny. Jak się bronić przed Tower Rushem? Własnymi wieżyczkami, oczywiście. To jest standard, tak zawsze robimy praktycznie w każdym RTS-ie. Jeżeli widzimy, że przeciwnik nas tower rushuje, budujemy własne wieżyczki, budujemy linie z własnych wieżyczek, żeby on nie mógł podchodzić bliżej i stawiać swoich wież. Generalnie w Age of Empires 2 troszeczkę inaczej się broni przed tower rushem, choć tam też się stawia niejednokrotnie własne wieżyczki. Ale tamte tower rushe wyglądają troszeczkę inaczej niż na przykład w Warcraftie 3 albo w Starcraftie 2. Więc tam generalnie niekiedy ta defensywa wygląda inaczej. No, czy tutaj się uda zniszczyć te wieżyczki, które zostały przed chwilą postawione? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem za chwilę tutaj czerwony będzie się musiał wycofać. Może jeszcze jedną wieżyczkę zniszczy, ale tych obu ja zakładam, że nie zniszczy. Zobaczymy. Nawet tych dwóch nie zniszczy. Nawet jednej z tych dwóch nie zniszczy. Tak jest. Bardzo dobra decyzja tu o wyjściu chłopami i naprawianiu tej wieżyczki, bo ona spokojnie może ustać i w tej chwili się spokojnie będzie w stanie wybronić. Ofensywa załamana. Chyba, że tutaj przyjdzie coś więcej, ale moim zdaniem ofensywa załamana w tej chwili. Stone Warriorzy? No.
i kolejne wieżyczki. Nie no, jeszcze tutaj widzę, że będzie ofensywne budowanie wieżyczek. Ajajaj, to nie jest dobry pomysł. To jest zły pomysł, ale to się czasami wymyka spod kontroli i to będzie bardzo bolało. Trzej chłopi, jedyni budowniczy wieżyczek tutaj w tym miejscu. Padri martwi. To duży błąd. Duże niedopatrzenie w zasadzie, bo wiecie, to się dzieje samo. Oni po prostu sami prawdopodobnie poleźli tam się tłuc. Chociaż nie wiem, chłopi chyba zazwyczaj uciekają od obrażeń, a nie idą bić. Więc tutaj mogło być jakieś kliknięcie chyba. Nie jestem pewien, jak to wygląda, szczerze mówiąc. Ale moim zdaniem powinni albo stać, albo zwiać, jeżeli by się ich zostawiło. Chociaż... Nie. Tak, oni powinni stać albo zwiać. Tu chyba jakieś kliknięcie musiało być drobne. I to jest najciekawsze. Wuch tutaj nadal wydobywa żelazo. Jest sporo łuczników. Czy robi się technologia? Tak, robi się. Europa Zachodnia. Tego się domyślałem, widząc to. Duża ilość łuczników sprawia, że zawsze lepiej jest iść w Europę Zachodnią. Jeżeli mamy więcej piechoty, ewentualnie jakieś stajnie, no to wtedy w Europę Wschodnią możemy sobie pójść. Ale generalnie Europa Zachodnia z Europą Wschodnią nadal wygrywa moim zdaniem. I to nie tylko ze względu na długie łuki, ale ze względu na mocniejsze wieżyczki, ze względu na lepsze katapulty, bo onagery są lepsze niż te katapulty w Europie Wschodniej. I co tam jeszcze? No to są w sumie główne takie czynniki. Nie wiem, co tam jeszcze Europa Zachodniego ma lepszego od Europy Wschodniej, ale jak widzicie, Tower Rush tutaj został zażegnany ostatecznie. Dobra decyzja o zbudowaniu wieżyczek. No tu mamy jeszcze sporo włóczni oczywiście, ale one już w tej chwili nic nie zrobią. Jeżeli ulepszy się tutaj Europa Zachodnia, no to sayonara, koniec. Ofensywa się całkowicie zakończy. I chyba zdaję sobie sprawę z tego Excalibur, szczerze mówiąc, bo nie dosyła za wiele jednostek. Pytanie, co on robi? Robi średniowiecze w Azji Wschodniej. Rzecz w tym, że Bronek jest zdecydowanie, mamy 18%, Bronek ma w tej chwili 65%, więc technologicznie no, jest do przodu. Ekonomicznie zobaczmy, jak to wygląda. 44 chłopów u Bronka. No, 50 chłopów u Excalibara, więc no, ekonomicznie sytuacja lepiej wygląda u Excalibara, czy Excalibara. Czy to jest duża przewaga? No, 6 chłopa jest to trochę przewaga, ale tak czy inaczej wydaje mi się. Nadrobił w każdym razie stratę, jaką miał, więc tak czy inaczej te jego naciski, ta jego ciągła ofensywa opłaciła się. On wyszedł na 0. Nie, on wyszedł odrobinę na plus, więc to w zasadzie się opłaciło. To się w zasadzie opłaciło. Rzecz w tym, że jest technologicznie do tyłu i trudno powiedzieć, czy tutaj Azja go uratuje, bo Azja oczywiście technologicznie się rozwija niejednokrotnie szybciej, więc to możliwe, że go zdoła uratować, ale nie jesteśmy tutaj, że to się później wyrówna w sensie, ale nie jesteśmy tutaj pewni. Bardzo dobry, no świetnie tutaj zagrał Excalibur. Zniszczył kilkoma dosłownie wojownikami, zniszczył ten wysunięty obóz wydobywczy. I wydaje mi się, że Excalibur na chwilę obecną ma niewielką przewagę, ale ten na horyzoncie, nie, właściwie już nie na horyzoncie, Azja w tym momencie już jest gotowa. Więc to może zmienić postać rzeczy. Za chwilę się przekonamy, jak to będzie wyglądało. O, ci chłopi wyglądają inaczej. Nie widziałem tych nowych modeli chyba jeszcze. O, tu się wdarła jakaś ofensywa, tu wieżyczki są powoli niszczone, ale one oczywiście przetrwają, tylko niektóre możliwe, że padną, więc zobaczymy. Technologicznie przewaga po stronie Bronka. Przyspieszmy na razie, bo tutaj no, ta ofensywa oczywiście się załamie, tu nie ma o czym mówić. Tu wieżyczki są powoli niszczone. No i ofensywa się całkowicie załamała i rusza kontra. No dobra, ruszyła kontra, ale ostatecznie nic nie zdziałała. Broni tej swojej przewagi terenu i Excalibur w dalszym ciągu. Zobaczymy, czy mu się to uda ostatecznie. I patrzcie, jak można spokojnie grać Rankeda na połowie ekranu, dosłownie. Ma bazę jakby, no okej, okay, no dobra, może na jakby na całym ekranie. To jest jedyna przestrzeń praktycznie, jaką ma Bronek. Gra bardzo defensywnie, bo przeciwnik go do tego zmusił. Zresztą decyzja tak naprawdę została podjęta na samym początku i jakby jaka była kontrdecyzja po stronie przeciwnika, to zadecydowało o obrocie całej rozgrywki. Bo poszła jedna arena, poszły bastiony, więc było wiadomo, że będzie to gra defensywna. Jeżeli poszły trzy areny po stronie przeciwnika, to było wiadomo, że tutaj będzie gra ofensywna, więc w sumie można było się spodziewać takiego obrotu sprawy, że tutaj Bronek będzie ciśnięty dalej, bo nie było innego wyjścia. Jeżeli zacznie grać ofensywnie gracz, który na początku zagrał ofensywnie, to on musi tą ofensywę generalnie kontynuować i albo wygrać dzięki niej, albo
przegrać. No w tej chwili może sobie już Excalibur darować tę ofensywę, bo on mniej więcej wyrównał sytuację, jeżeli chodzi o ekonomię i technologię. Więc no bardzo ciekawe, jak to się w tej chwili potoczy. No na razie teren chyba zostanie też odpuszczony, z tego co widzę. Przyspieszmy jeszcze. No, tu stoi oczywiście wysunięta agresywnie wieżyczka, ale ona... O nie, może nie jednak. To wie, no wieżyczki da... No tak, teren nadal jest na korzyść Excalibara, choć tutaj już są onagery, już są oczywiście pikinierzy, są długie łuki, za chwilę będą, jak widzicie, dużo ulepszeń tutaj poszło. No i będzie próba odzyskania tego zagrabionego terenu, no bo trzeba zapanować nad surowcami oczywiście, bo żelaza za bardzo tutaj, znaczy no zasoby żelaza spore ma tutaj Bronek. Czy on on tu jeszcze miał żelazo. No to ładnie. No to go zabezpiecza, to go totalnie zabezpiecza. Mógłby jeszcze spokojnie długo grać defensywnie, gdyby musiał, bo w tej chwili nie musi i to jest najciekawsze. Zaraz będziemy mieli tutaj... Po prostu odzyskiwanie terenu, co tu dużo mówić, i zdobywanie go dla siebie. Wieżyczki powstają, tutaj nie bardzo jest w stanie kontestować to Azja Wschodnia. Tu kolejna wieżyczka, to żelazo zabezpieczone. To żelazo też jest w zasadzie już zabezpieczone. W tej chwili jakby Excalibur nie jest go w stanie kontestować. No przewagę ma Bronek w tym pojedynku, zdecydowanie. No bardzo agresywnie zagrał tutaj. Nie spodziewałem się, powiem szczerze. Ale to decyzja jak najbardziej dobra, chociaż tutaj już mamy jakąś broń palną. Arkebuzy. Późne średniowiecze już jest w takim razie, nie na horyzoncie, tylko już jest gotowe. No rzecz w tym oczywiście, że długie łuki angielskie. To potężne jednostki. To są potężne jednostki. Działa ręczne też już są. Ciekawa sytuacja. Zobaczmy, czy Bronek ma późne średniowiecze. Chyba ma. Tak, on ma już pół i R, no więc o czym tu w ogóle dyskutować. Bardzo dobrze, że tutaj ruszył z ofensywą. To była genialna decyzja, biorąc pod uwagę fakt, że on ma już w połowie późne średniowiecze i jest to Wielka Brytania. Decyzja bardzo, bardzo dobra. Spodziewamy się Chin, widząc Azję Wschodnią. Więc Brytania jest tutaj dobrą kontrą, to po pierwsze. Po drugie, grając przeciwko przeciwnikowi, który jest agresywny, Brytania jest bardzo dobra, bo ona ma szybko jest w stanie wykorzystać jakby zalety IR. Jeżeli gramy Niemcami, no to żeby zrobić Berty, to trzeba jeszcze sporo innych technologii porobić, wydać surowców i tak dalej. A tutaj ulepszasz baraki w Brytanii, ulepszasz baraki, robisz LKM-y. I tyle. I masz największy atut tej frakcji właśnie. I możesz bardzo szybko się bardzo szybko jakby wykorzystać właśnie bonusy z IR. Więc no tak, jeżeli gramy przeciwko agresywnemu przeciwnikowi, no to Wielka Brytania jest dobrym rozwiązaniem. I plus do tego dochodzi fakt, że jest dobrą kontrą na Chiny, można tak to chyba powiedzieć. Więc no decyzja bardzo dobra. Przyspieszamy. A tu już odwrót resztku łuczników. No, widzę, że tu jakby komituje bardziej, tak z angielskiego mówiąc. Excalibur, ale no są cztery onagery, sporo łuczników. Nawet jeżeli przepchnie, to nie ma to większego znaczenia, bo IR już jest. Baraki się jeszcze nie ulepszają, z tego co widzę. Ale wkrótce się ulepszą zapewne i będziemy mieli pierwsze LKM. O, tu ładna, bardzo ładnie postawiona wieżyczka z balonem. Okej, nie będą ulepszane, będą budowane od zera. Całkiem dobra decyzja. Nie wiem, czy to wychodzi taniej. Napiszcie w komentarzach, czy to wychodzi taniej niż ulepszanie tych baraków. Ale nawet jeżeli wychodzi drożej, to tak czy inaczej ma dużo sensu. Po pierwsze, zyskujemy sytuację, gdzie możemy od razu na linię frontu rzucać. Jesteśmy bliżej po prostu linii frontu barakami. Tutaj nie dość, że daleko, to jeszcze przez te budynki wszystkie trzeba się przedzierać. No to jest zdecydowanie lepiej pozycjonowane baraki. To po pierwsze. Po drugie, nadal możemy kontynuować produkcję. Jeżeli ulepszamy, to oczywiście produkcji już nie ma, tylko robimy ulepszenia. A tutaj tymczasem budynki się budują i jednocześnie jest produkcja długich łuków, co widzieliśmy przed chwilą. No już w tym momencie została zaniechana częściowo, nie w całości, częściowo została zaniechana. Więc no, dwie duże zalety budowania nowych baraków, a nie ulepszania starych istniejących. Wadą jest oczywiście to, że... Nie wiem czy właściwie... Jeżeli taniej wychodzi zbudowanie baraków niż ulepszenie, no to w zasadzie to rozwiązanie nie ma żadnych wad. Ale przypuszczam, że to wyjdzie drożej niż ulepszenie. Więc no... To jest jedyna wada, więc no decydujemy się na to albo na to rozwiązanie w zależności od sytuacji.
przyspieszamy. Na razie tu się zbyt wiele nie wydarzy. Mamy wieżyczkę z balonem. Mamy sporo onagerów. No te działa tutaj, one są lepsze niż onagery. Co tu dużo gadać. Tylko, że nie wiem, czy tutaj nie przeinwestował trochę Excalibur w te działa ręczne. Aczkolwiek, nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek. Był taki odcinek właśnie z działami ręcznymi. Czy działa ręczne są OP, czy coś takiego. Nie pamiętam tytułu dokładnie. Ale był odcinek z działami ręcznymi, gdzie one nawet przeciwko IR dawały sobie doskonale radę. Więc czy tutaj doszło... O, Indie. Jednak Indie. To może być niezła decyzja. Ja na tych azjatyckich frakcjach... Okej, już mamy sporo LKM-ów. Na tych azjatyckich frakcjach tak się nie znam za dobrze, powiem szczerze. Oj, coś czuję porażkę na horyzoncie. To jest dużo LKM-ów. To jest bardzo dużo LKM-ów. Plus onagery, które w tej sytuacji mogą się bardzo przydać. No ja tu czuję koniec gry. Nie sądzę, żeby był w stanie to zatrzymać. Chociaż słonie z KM-ami. Jako kontra na Brytanię. Możliwe, że to jest skuteczna kontra na Brytanię. Tak jak mówię, na azjatyckich frakcjach no nie znam się jakoś super szczególnie, ale wydaje mi się, że decyzja o niewzięciu Chin, tylko wzięcie Indii jest jak najbardziej rozsądna. Jak te rankedy mają sporo sensów w War Selection. Trzeba by je kiedyś jeszcze pograć. No ale żeby grać sensownie rankedy, no to trzeba grać rankedy, nie? A ja na razie nie gram rankedów, więc no... Bo nie ma kiedy po prostu. No jak dla mnie to jest GG. Zobaczymy, czy mam rację. Ale moim zdaniem tych sił nie da rady zatrzymać w tej chwili. Nawet jeżeli ostatecznie padną, to wyrządzą tak duże straty, że to już będzie nie do nadrobienia. Chociaż... Mogłem się grubo mylić. Działa ręczne. Czy ja przed chwilą nie wspomniałem, jak one są potężne, nawet wier? Są potężne. I bardzo możliwe, że tutaj ta salwa, która poszła w to miejsce, że ona... Tak, zmieniła moje zdanie w kwestii tego, czy to jest koniec gry, czy nie. Przyspieszę. Okej, jednak się nie myliłem. Mamy GG. I Bronek to wygrywa. Wcale nie zajął więcej przestrzeni. Chociaż tutaj czerwony też tej... On ma troszkę więcej tej przestrzeni, ale mógł sobie na to pozwolić, bo był stroną atakującą. Bardzo ciekawe starcie, No te rankedy na wyższym poziomie strasznie... Zresztą w ogóle te pojedynki 1 na 1 bardzo fajnie się nagrywa. Powiem wam szczerze. Więc jeżeli macie jakieś powtórki z pojedynków 1 na 1, to bardzo chętnie to zobaczę, bo powiem szczerze, lepiej mi się to nagrywa nawet niż jakieś drużynówki. Choć drużynówki też niekiedy bywają bardzo ciekawe, czy FFA, ale bardzo fajnie się, bo War Selection ma głębię taktyczną jednak, mimo wszystko. Mimo, że nie jest jakby takim szybkim klikaczem, nie? Więc te build ordery nie są aż tak istotne jak w innych RTS-ach, ale no głębia taktyczna tu jest. Jaki wybór frakcji, na jaką frakcję, jak zareagować na to, co robi przeciwnik na samym początku. No widzieliśmy tu trzy areny, tutaj jedną i wieżyczki. Wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. No. Jest tu jakby ta sama głębia taktyczna jak w innych RTS-ach, tylko troszeczkę inaczej to wygląda. Nie jest to tak bardzo uzależnione właśnie od build orderów i od szybkości klikania. To jest ogromna zaleta War Selection. Jakby nie patrzeć. To jest ogromna zaleta War Selection, szczególnie dla takich dziadów jak ja. Gdzie już nie ma, kurczę, tyle czasu, żeby cisnąć w StarCrafta codziennie po kilka rundek. Bo jeżeli się ciśnie w StarCrafta codziennie po kilka rundek, no to ta szybkość klikania nie jest aż tak istotna. Jest to mega satysfakcjonujące, nie? Jak się gra w StarCrafta na tym troszeczkę wyższym poziomie. To jest mega satysfakcjonujące. War Selection tak satysfakcjonujące nie jest. No ale nie musimy spędzać nad nim aż tyle czasu, żeby na sensownym poziomie grać. Gratuluję Bronkowi, bardzo ładne zwycięstwo. Bardzo ładnie tutaj zagrał. W sumie ciężko tutaj wyróżnić moment decydujący, nie? Który zakończył tak jakby sprawę. Nie wiem, czy nie był momentem decydującym ten początkowy rush Stone Warriorami, który niewiele zrobił.
ale z drugiej strony ten drugi Rush Stone Warriorami, który wbił się tutaj do środka, on zrobił bardzo dużo i wyrównał sytuację, jeżeli chodzi o ilość chłopów. Więc ja nie wiem, a może stracenie tych trzech chłopów tutaj? Może trzeba było cisnąć dalej, dostawić więcej wieżyczek, tu postawić więcej baraków i cisnąć po prostu dalej ofensywę. Może tak trzeba było to zagrać, może załamanie się tej ofensywy tych wieżyczek zakończyło sprawę, ale czy to by się udało? Biorąc pod uwagę fakt, że tu była Europa Zachodnia dobrze obstawiona, to czy udałoby się przebić przez to Europie Wschodniej? Mało prawdopodobne. Tu wylądowałby Trebusz, tutaj drugi Trebusz, tu pojawiłby się Onagery i koniec. No, chociaż działa ręczne i wyrzutnie rakiet, może by sobie dały z tym radę? Jakby tak całkowicie, wiecie, zainwestować w tą ofensywę, nie odpuścić tego ostatecznie. Kto wie? Kto wie? Bardzo ciekawa rozgrywka, tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.